Dzień dobry Państwu. W imieniu Miejskiej Galerii Sztuki oraz Pani Dyrektor Anny Paradzio-Szulnas pragnę wszystkich Państwa powitać się serdecznie. Dzisiaj zobaczycie Państwo siłę wyrazu i krzyk Magdaleny Kmiecie, którą znam i cenię nie tylko jako malarkę, artystkę, designerkę, ale przede wszystkim jako kobietę i przyjaciółkę. Niepodległa Magdalena Kmiecik. Anna Paleczek-Szulnas. To tyle w imieniu Pani Dyrektor. Chciałam też powiedzieć kilka słów od siebie. Jestem pełnomocniczką prezydenta do spraw równych szans i na co dzień staram się zadbać o to, żeby każdy i każda w naszym mieście mogli czuć się jednakowo dobrze. Dzisiaj mam niezwykły zaszczyt przywitać Państwa przed tym wydarzeniem, ponieważ dzisiaj jest dzień szczególny. 25 listopada to dzień przeciwko przemocy wobec kobiet na całym świecie. Magdalena będzie w tym performansie poruszała temat przemocy psychicznej. Dziękuję i zapraszam Magdę na scenę, bo widzę, że już jest. Magda, zapraszam Cię gorąco. Zapomniałam przy Tobie, że kiedyś byłam królewną. Zapomniałam przy Tobie, dziś korony mi brak. To, że kiedyś zapomnę, byłam prawie że pewną. Lecz nie mogę uwierzyć, że aż tak, że aż tak. Zapomnieć chcę, że za przyjaźń zawsze przyjaźń. Zapomnieć chcę, że za miłość miłość. Pamiętać chcę to, co kiedyś nas złączyło. Pamiętać chcę, że do końca było. Zapominam przy Tobie, że nie jestem aniołem, że mój spokój anielski brzmi czasami jak krzyk. Zależność. Podporządkowanie. Zniewolenie. Ograniczenie wolności. Poddanie, podległość, zależność. Zależność. Zniewolenie. Odebranie wolności? Nie. Miłość. Oddanie, poświęcenie, zniewolenie.
Kassandry. Najgorsze było milczenie. Długie, dwuznaczne, obciążające. Trwające czasami kilka dni, a nawet kilka tygodni. Marian, mijał ją jak powietrze. Kiedy nie wytrzymywała i pytała dlaczego, okazywało się, że zawsze to była jej wina. Bo źle stanęła, bo źle spojrzała, bo źle się odezwała. Uśmiechnęła się do kogoś, do kogo nie powinna się uśmiechnąć. Maria miała wyznaczone obowiązki w domu. Wychowywała dzieci, sama pracowała zawodowo, ale do niej należało utrzymanie porządku w domu. Nie mogło być nawet okruszka na podłodze, a nie daj Boże, żeby któraś ze ścian albo naczyń były brudne. Kiedyś mąż wrócił do domu, a Wojtuś w międzyczasie ubrudził ścianę. Paduszkę. Kogo mam ukarać? Usłyszała. Ukarz mnie. Odebrał jej kluczyk od samochodu, dokumenty. Elżbieta była ciągle obrażana, wyśmiewana i poniżana. Działo się to nie tylko w domu, ale również wśród znajomych, którzy uważali to za świetny dowcip, żart. Przecież Adam był taki elegancki, taki towarzyski, miał dobry humor zawsze, potrafił zabawić towarzystwo. Obrażał ją również, kiedy przyjmowali gości w domu. Zawsze coś było nie tak. Pięknie nakryty stół. Zawsze mu coś brakowało. Świetnie przyrządzona kolacja. Zupa za słona, za słodka, za gorzka. Sos za rzadki. Maria słyszała, że jest grubym chomikiem. Że jest niełukiem, nic nie potrafi. Źle wychowała dzieci. Robert obrażał swoją żonę, poniżając ją i podważając jej autorytet wobec dzieci, mówiąc, że za mało zarabia, że jej koleżanki, prawniczki, księgowe, lepiej zarabiają. Ona była tylko artystką. Maria słyszała, że jest rozrzutna, że jest niegospodarna, że zamiast odkładać na starość, mogłaby kupuje sobie zbędne rzeczy, garderoby do domu. Andrzej był całym światem. Dla niego odsunęła się od znajomych, nawet od bliskiej rodziny, bo mu nie odpowiadali. Nie krzyczył, nigdy jej nie uderzył.
Był nawet miły przy nosie do łóżka kawę. A przy kawie opowiadał, jak dobrze było mu z poprzednią narzeczoną. Jak ją dotykał, jak się razem kąpali, jak uprawiał ten seks. Wynotowała tę kawę. Mąż Ewy zwykle bardzo długo pracował. Kiedy wracał do domu, musiała być absolutna cisza. Nie było mowy o rozmowach, a nie daj Boże o jakimś zbędnym hałasie. Opowiada, że nie mogła nawet z łazienki skorzystać, bo zbyt głośno spuszczała wodę. Zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw kobiecie w rodzinie odbierające jej godność, działające na jej osobowość, wywołujące ból i cierpienie. To przemoc.
Matka jest niepodległa. Sztuka jest wolnością. Thank you.